wszystkich z Państwa, którzy zdecydowali się poświęcić tą godzinę środowego wieczora i spotkać się z nami tutaj na rozmowie o nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Cóż, pozwolę sobie przedstawić ekspertów, których zaprosiliśmy do tej dyskusji. Jest z nami przede wszystkim pani doktor Anna Fogel, doktor nauk prawnych, radca prawny. Pani doktor specjalizuje się w prawnych zagadnieniach ochrony dziedzictwa kulturowego. Co jeszcze tutaj zostanie oczywiście powiedziane nawet w ramach dzisiejszego spotkania? Ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Jest z nami również pan profesor Łukasz Mikuła, pracownik naukowy na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jest z nami również pan mecenas Maciej Kiełbus, partner współkierujący działem prawa administracyjnego Kancelarii Prawnej dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami także pan dr Łukasz Pancewicz, urbanista z kilkunastoma latami międzynarodowego doświadczenia w sektorze publicznym i prywatnym. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz jest z nami także dr Jakub Szlachetko, prezes Instytutu Metropolitalnego, administratywista i adwokat. Witamy. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja z kolei nazywam się Kamil Olzacki, jestem moderatorem dzisiejszego spotkania. Cóż, nie przedłużając, przejdziemy do pierwszej części. Pierwsza część dzisiejszego odcinka poświęcona będzie pewnym nowym informacjom, nowym wiadomościom, takim wiadomościom, które zdaniem naszych ekspertów okazują się być na tyle istotne, że warto je tutaj przytoczyć w ramach dzisiejszego spotkania. Cóż, poproszę Państwa o opowiedzenie, co Państwa zainteresowało, jeśli chodzi o politykę czy prawo samorządu terytorialnego, a co wydarzyło się w ciągu ostatnich co najmniej kilku tygodni. Może na początek pani doktor Anna Fogel. Oddaję pani głos. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gdybym miała powiedzieć, co mnie najbardziej zafrapowało w tym ostatnim okresie, to chyba byłaby to wiadomość, którą jakoś tak większość z nas sobie uświadomiła dopiero w zeszłym tygodniu, o wprowadzeniu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulgi, którą w mediach nazwano Zabytek Plus, czy też w mediach, czy głosach bardziej krytycznych Pałacyk Plus. I rzeczywiście ona jest bardzo dyskusyjna, ale zarazem bardzo ważna. I w pierwszej kolejności chciałabym dokonać pewnego dementi, to znaczy po prostu powiedzieć, cóż ta ulga wprowadza. Wprowadza ona, proszę Państwa, możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania po pierwsze wydatków poniesionych na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, jeżeli dotyczy ona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, ale również ewidencji zabytków i tu zwracam uwagę, proszę Państwa, również gminnej ewidencji zabytków, na poniesione prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na tych zabytkach pod warunkiem, że posiadają, że zostały wydane zalecenia konserwatorskie albo pozwolenie konserwatorskie na roboty budowlane i wreszcie na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku pod warunkiem, że zostaną owe roboty konserwatorskie, restauratorskie czy inne budowlane poniesione. I oczywiście, proszę Państwa, ta ulga może i powinna w mojej ocenie budzić dużą dyskusję. Dosyć niezrozumiałe jest tutaj niedochowanie takiego rygoru należytego poziomu nakładów na zabytek, który zostanie nabyty, a mimo to, jak należy literalnie ten przepis czytać, ulga z tytułu samego nabycia zabytku jest. Może budzić uzasadnioną wątpliwość, czy konstrukcja tej ulgi jako ulgi od podstawy opodatkowania nie premiuje nadmiernie osób o wysokich dochodach, w zasadzie pozostawiając bez tej zachęty finansowej osoby
o znacznie skromniejszych dochodach, zwłaszcza wobec podniesionych obecnie progów dochodowych. Ale myślę, że w pewien sposób bardzo dobrze, że ta sprawa wypłynęła, bo jest to asumpt do rozpoczęcia na nowo dyskusji nad ogromnym problemem konieczności finansowania zabytków. I z perspektywy polityk samorządów gminnych jest to absolutnie kluczowe, zwłaszcza w obszarach poddawanych rewitalizacji, w których występuje duży zasób zabytkowy. To są przecież często ogromne ilości zabytkowych kamienic czy zabytkowych domów i tak naprawdę cały ciężar utrzymania spoczywa na właścicielach. Więc myślę, że warto tę dyskusję wprowadzić w sposób takiego rozsądnego krytycyzmu, natomiast żeby mieć na uwadze, jak niezwykle potrzebne są rozsądne mechanizmy finansowe, po prostu motywujące osoby, które czy to muszą, czy to chcą ponosić nakłady na renowacje, restauracje zabytków, żeby po prostu stwarzać im takie możliwości. Więc no zobaczymy, co się będzie dalej działo. Głosów krytycznych jest dużo, ale mimo wszystko ja trzymam kciuki za tę ulgę, tylko no w nieco poprawionej formie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Fakt, ta ulga jest niezwykle głośnym tematem. My się będziemy oczywiście przyglądać jej cały czas tak naprawdę. Cóż, panie profesorze Mikuła, co pana zainteresowało ostatnimi czasy? Dla mnie styczeń minął przede wszystkim pod znakiem analiz i rozmów dotyczących projektu nowelizacji o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale o tym będziemy mówić w drugiej części, więc w tej pierwszej, patrząc z kolei jakby tutaj z perspektywy samorządowca Rady Miasta Poznania, radnego, patrzę, że tak naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy, która się wydarzyła, i raczej jestem tutaj zafrasowany, zaniepokojony, są postępy na drodze legislacyjnej nowelizacji prawa oświatowego, potocznie nazywanego Lex Czarnek, gdzie no spójrzmy na to przede wszystkim też z perspektywy ustrojowej. Jest to daleko idąca ingerencja w zadania własne gminy pod pozorem zwiększenia nadzoru pedagogicznego kuratorów, tak? I tutaj ta ustawa oczywiście ma kilka wątków, ale te najbardziej niepokojące z punktu widzenia samodzielności zarządzania oświatą na poziomie samorządowym dotyczą z jednej strony możliwości odwoływania dyrektorów przez dyrektorów szkół przez kuratorów. To jest bardzo duża broń, oczywiście obwarowane, jej wykorzystanie jest pewnymi jakimiś tutaj obwarowane procedurami do dochowania, ale sam fakt, że kuratorzy, czyli przedstawiciele administracji rządowej, nadzór właśnie pedagogiczny, a nie organizacyjny, można powiedzieć, nad samorządem, ma uprawnienia do tak daleko idących działań i już wzbudza duże zaniepokojenie, przede wszystkim wśród samych dyrektorów oczywiście, tak, bo do tej pory było trochę odwrotnie, to była opinia pozytywna kuratora potrzebna do zwolnienia takiego dyrektora w trybie, no, w trakcie kadencji, no, w trybie jakimś tam powiedzmy dyscyplinarnym czy quasi dyscyplinarnym, no ale tą decyzję ostatecznie podejmował organ prowadzący, de facto wójt, burmistrz, prezydent miasta jako pracodawca tego dyrektora. Tu się troszeczkę ten balans kompetencji przesuwa w stronę kuratorów. Razem z drugą ustawą, która równoległa jest, tak zwanym jeszcze też potocznie Lex Wójcik, który wprowadza karną odpowiedzialność za no, tak zwane niewłaściwą pieczę nad osobami w szkole, wiedząc, że czasami mogą być takie zarówno ta droga administracyjna odwołania dyrektora, jak i czasami wykorzystywanie także procedur karnych do, no właśnie, to różnych rzeczy. Niestety to zaufanie, że te kompetencje będą wyłącznie w dobrej wierze i w szczytnych celach i w sytuacjach ewidentnych jakichś wykorzystywane jest obawa, że może być to używane różnie. Natomiast z mojego punktu widzenia samorządowca, a nie dyrektora szkoły,
bardzo niebezpieczne i moim zdaniem niepotrzebne jest także wyposażenie kuratorów w daleko idące narzędzia nadzoru nad organizacją szkolnictwa na poziomie na przykład gminy. Do tej pory ich opinia, a później pozytywna opinia, czyli de facto zgoda, była potrzebna w sytuacji likwidacji szkoły. Teraz, jeżeli to wszystko się zakończy, będzie potrzebna także do wszystkich innych zmian organizacyjnych, w tym takiej no, typowej roboty zarządczej, jaką jest na przykład łączenie szkół w zespoły, czy szkół i przedszkoli w zespoły szkolno-przedszkolne. No, to jest typowa działalność organizacyjna samorządu, to jest typowe wykonywanie zadania własnego, które polega na organizacji właśnie sieci szkolnej na terenie na przykład gminy czy miasta. Dlaczego tu nadzór pedagogiczny ma mieć zdanie wiążące, nie jest zrozumiałe i z tego punktu widzenia no jest to takie krok po kroku, wydaje się akurat w tej dziedzinie, ograniczanie samodzielności samorządu gminnego. Uważam to za tendencję niepokojącą, a wiedząc jak bardzo oświata jest w sercu spraw samorządowych, jak to jest potężny kawał i budżetu samorządowego i ogólnie można powiedzieć pracy samorządowców codziennej nad właśnie ta robota zarządcza związana z funkcjonowaniem sieci szkolnej, ta tendencja i te działania w ostatnim miesiącu na pewno z punktu widzenia środowiska samorządowego są dość niepokojące. Dziękujemy bardzo. My jak najbardziej tutaj podzielamy obawy związane z tą ustawą. Kolejne moje pytanie kieruję do pana mecenasa Macieja Kiełbusa. Panie mecenasie, co pana zainteresowało w ciągu ostatniego miesiąca? Widzę na osobę niezwykle niezdecydowaną, bo walcząc ze sobą, który z tematów wybrać, nie udało mi się wybrać tematu wiodącego, więc bardzo krótko, kilka hasłowo. Zaczynając od tego, że absolutnie zgadzam się z panem profesorem Mikułą, że to zadanie oświatowe coraz bardziej tylko z nazwy zostaje zadaniem własnym, a coraz bardziej staje się zadaniem zleconym. I to jest niestety bardzo niebezpieczna tendencja przeregu zadań własnych, gdzie jednostki samorządu terytorialnego, ich organy stają się tylko i wyłącznie wykonawcami coraz bardziej uszczegółowionych rozwiązań legislacyjnych, zarówno na poziomie ustawowym, jak i na poziomie aktów wykonawczych. Dla mnie początek roku to zawsze niestety kolejna odsłona sporów granicznych, czyli wniosków o zmianę granic pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, niezwykle niedoskonałej instytucji zawartej w ustrojowych ustawach samorządowych, przyznających bardzo dużą swobodę decyzyjną Radzie Ministrów i niestety co do zasady wyłączoną z kontroli sądów administracyjnych, które uznają się za niewłaściwe w tego typu sprawach, ale także co do zasady wyłączone spod kontroli Trybunału Konstytucyjnego, który poddaje kontroli rozporządzenia graniczne tylko i wyłącznie w zakresie trybu zmiany granic, natomiast nie spełnienia przesłanek merytorycznych. Ubiegły rok zakończyliśmy dość głośną sprawą zmiany granic gminy Kleszczów i gminy wiejskiej Bełchatów, przeniesienia elektrowni z terenu gminy Kleszczów i pozbawienia jej kilkudziesięciu milionów złotych na rzecz gminy sąsiedniej. Dzisiaj kolejne gminy już stoją w kolejce do podobnych zmian. Przykładem może być chociażby miasto Słupsk, które proponuje zabrać gminie wiejskiej Słupsk 60% zurbanizowanych terenów gminy wiejskiej i 60% dochodów w tym zakresie, a kolejni już się pojawiają w kolejce. Do 31 marca muszą być złożone wnioski, ale gminy, które nie zdążą, niech się nie martwią. Rada Ministrów ostatnio wpadła na pomysł, że przecież także z urzędu można to rozporządzenie wydać. Dwa kolejne tematy to tematy wynikające z praktyki stosowania przepisów prawa. To, co ostatnio mnie zdumiało, to pewien drobny fragmencik najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczył spółek komunalnych i dość śmiała teza Najwyższej Izby Kontroli, że spółki międzygminne są rozwiązaniem niezgodnym z ustawą o gospodarce komunalnej. Nie wiem, co na to prezes poznańskiego Aquanetu, spółki akcyjnej, gdzie akcjonariuszami są gminy sąsiednie. Ten model współpracy w oparciu o cywilnoprawną formę spółki międzygminnej rozwija się doskonale, a tutaj takie stanowisko. Ale niespodzianek mamy więcej i to już będzie ostatni wątek. Niezmiennie zaskakują nierozbieżne orzeczenia dotyczące raportów o stanie jednostek samorządu terytorialnego i wotum zaufania w tym zakresie. Sądy robią absolutne szpagaty w tym obszarze. Nasz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu spoglądał na pana profesora Mikułę. W przeciągu kilku tygodni w jednym z orzeczeń stwierdził, że uzasadnienie do uchwały o odmowie udzielenia wotum absolutnie nie jest potrzebne i uchwała pozbawiona takiego uzasadnienia jest uchwałą prawidłową, żeby w innym orzeczeniu dojść do całkowicie odmiennych wniosków.
żeby było jeszcze ciekawiej, świeżo co pojawił się wyrok, a właściwie postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego uznające, że członek zarządu powiatu nie ma legitymacji skargowej, aby zaskarżyć uchwałę o nieudzieleniu wotum zaufania. Jednocześnie NSA pokusił się o wycieczki także pod adresem ustawy o samorządzie gminnym, wskazując, że tutaj także włodarz nie ma legitymacji skargowej. Zobaczymy, w którym kierunku pójdą kolejne orzeczenia dotyczące tego typu spraw, bo wiemy, że od wyroku wojewódzkich sądów administracyjnych skargi kasacyjne zostały wniesione. Jest to tym istotniejsze, że kolejny sezon na raport i wotum przed nami. To niestety pokazuje, jak nieprzemyślana była nowelizacja ustrojowych ustaw samorządowych i wprowadzenie raportu, które ma de facto charakter igrzysk samorządowych, a nie merytorycznej dyskusji na temat aktywności organu wykonawczego. Dziękuję. Dziękujemy również za ten komentarz. Cóż, przejdę płynnie do pana doktora Łukasza Pancewicza. Panie doktorze, co pana zainteresowało w ostatnim miesiącu? Dzień dobry. Nie tylko w ostatnim miesiącu, ale takie dwa tematy, oprócz oczywiście noweli, propozycji, prekonsultacji noweli o ustawie o planowaniu zespołu przestrzennym, to były takie dwa wątki. Jedno to jest stosowanie kolokwialnie określanych decyzji o lokalizacji celu mieszkaniowego, tak zwany flex developer. To były właśnie takie dwa dosyć ciekawe kazusy. Jeden łódzki, już się rozstrzygał trochę wcześniej, a niedawny katowicki, który wywołał taką dyskusję w kręgu samorządowców o właściwie zasadności stosowania tego narzędzia. W Łodzi kazus był o tyle ciekawy, że uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na ulicy Piotrkowskiej ograniczył bardzo mocną wysokość zabudowy, właściwie honorując tutaj układ kamienic XIX-wiecznych, ale to była lokalizacja taka na styku też z modernistyczną trasą WZ, gdzie były też zlokalizowane obiekty wysokościowe. No i inwestor nabył działkę od samorządu, płacąc za warunki zabudowy XIX-wieczne, a następnie wystąpił z wnioskiem leksowym o podwyższenie zabudowy modernistycznie, chcąc oczywiście skapitalizować na tej inwestycji, co było niezwykle ciekawą dyskusję wśród radnych. I to też jest też dosyć ciekawa rzecz z punktu widzenia praktyki samorządu, jak i stosowania prawa, na ile właściwie rada jest tutaj władnym organem i ma możliwość swobody decydowania. Okazuje się, że ma dosyć dużą. Tutaj radni prowadzili mniej lub bardziej wyrafinowaną kampanię informacyjną. Okazało się, że inwestor jednak przekonał jakimś cudem władze miasta, że pomimo tego, że są one ewidentnie stratne na sprzedaży nieruchomości i akceptacji wniosku realizowania na budowę w sumie budynku z luksusowymi mieszkaniami, taką zgodę rada przegłosowała, więc to było dosyć ciekawe, ale z drugiej strony nie zawsze tak bywa, bo pojawił się też kazus z kolei zlokalizowany przy osiedlu Tysiąclecia, tak zwane Tauzenie w Katowicach, gdzie też po interwencji jednego z radnych wywołała się taka branżowa dyskusja na temat tego, czy kiedy w ogóle można pomyśleć, myśląc tak pragmatycznie i praktycznie o tym, czy taki wniosek nadaje się do stosowania. No był dosyć ciekawy głos Marenny Hapak, architektki miasta Warszawy, która mówiła, że w ciągu właściwie od rozpoczęcia stosowania tego narzędzia przez ratusz warszawski przeniosło się około 50 czy ponad 50 wniosków, z których większość z nich została w gruncie rzeczy odrzucona. Jedyne, które tak naprawdę zostały łaskawie rozpatrzone przez radnych, one były jednak poprzedzone dosyć odpowiedzialnym podejściem inwestora, czyli nie wywracały polityki przestrzennej samorządu, nie były stosowane oportunistycznie. Faktycznie wykorzystano narzędzia ustawowe, które trochę też pokazują pewien brak w praktyce prawnej i samorządowej narzędzi pozwalających na nawiązywanie umów z inwestorami prywatnymi. Czyli mówimy tutaj o słynnym kazusie tak zwanego warszawskiego mordoru, czyli inwestor zaproponował zabudowę mieszkaniową na terenie typowo usługowym, ale zaoferował także realizację obiektu szkolnego jako takiego elementu, który właśnie umożliwił zabudowę mieszkaniową, a przy okazji no, zdywersyfikował taką właśnie dysfunkcyjną monokulturę biurową. Więc to jest dosyć ciekawe. W Katowicach rada odrzuciła wniosek Lex Developer, właśnie argumentując tym, że inwestor nie przeprowadził żadnego dialogu ani z mieszkańcami, ani z samorządem. Ewidentnie chciał to potraktować w taki sposób drapieżniczy, można powiedzieć, tylko dla zmaksymalizowania swojej korzyści. No i radni wykorzystali to jako prawo do nadania weta. Więc to, jak powiedzieć, jest sprawdzenie takiej dyskusji na temat w ogóle narzędzi związanych z umową urbanistyczną i dalszego losu
tego rozwiązania, a kolejna taka rzecz, która właściwie ostatnia, o której chcę wspomnieć w tej części, to są konsultacje, które trochę zostały przykryte przez nowelę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest Krajowa Polityka Miejska. Dosyć ciekawy dokument, bardzo miękki bym powiedział, no to jest właściwie polityka rządu wobec miast i biorąc pod uwagę praktykę rządową i ideę, no to zaskoczyło mnie to szczerze mówiąc, bo dokument jest niezwykle progresywny. Mamy tam i samorządność metropolitalną, i planowanie obszarami funkcjonalnymi, reformę planowania, mobilność zrównoważoną, adaptację do zmian klimatu. Prawie się doszukałem nawet kwestii związanych z integracją imigrantów i takimi programami progresywnymi społecznymi, chociaż bardzo na miękko napisane, ale taki trochę dokument póki co jest bezzemny i to jest taki duży niedosyt, który widzę, że nakreślone są pewne tematy, nakreślone jest, czy budowane jest jakieś formy wymiany informacji, ale mam też praktykę legislacyjną i praktykę rządową, która, no, tak jak przed chwilą znaliśmy, trochę kuleje. Także to były rzeczy, które gdzieś mnie zaintrygowały. Dziękujemy bardzo. Cóż, przejdźmy do mecenasa, doktora Jakuba Szlachetko. Jakubie, proszę, powiedz mi, co ciebie zaintrygowało w ciągu ostatniego miesiąca. No, miało być miło, sympatycznie, inspirująco, a wyszło raczej zatrważająco i niepokojąco, bo te wszystkie ciekawostki są dosyć przykre w odbiorze, no ale takie czasy niełatwe dla samorządu i samorządności terytorialnej, więc też trudno się pewnie dziwić. No ja nie pomogę specjalnie w budowaniu atmosfery i też mam coś przykrego, ale to nie będzie kazusik z życia wzięty ani opis praktyki, ja wystosuję apel. Zbliża się wiosna, w związku z czym to jest być może dobry czas, żeby odmrozić sejmową zamrażarkę i wypuścić z niej dwa projekty ustaw, które w niej od dłuższego czasu sobie spoczywają i czekają w sumie nie wiadomo na co. Jeden z tych projektów to projekt ustawy o Łódzkim Związku Metropolitalnym, nieco starszy, ma już swoje wyleżane półtorej roku chyba nawet. Drugi projekt to nasz pomorski, trójmiejski, gdański, więc memu sercu bliski, a więc projekt ustawy o Związku Metropolitalnym dla województwa pomorskiego. To nie jest jeszcze półtorej roku, ale też kilkanaście miesięcy. W związku z powyższym myślę, że warto byłoby, korzystając ze sposobności, no właśnie oba te projekty wypuścić z laski marszałkowskiej, na przykład na pierwsze czytanie. Zdaje się, że taka z kolei rzeczy, zgodnie z konstytucją, jeżeli kogoś oczywiście ten dokument w ogóle interesuje, no to z pewnością warto byłoby taki krok poczynić, no bo te dwie ustawy po prostu są potrzebne. A poza tym nam, obywatelom, wymaga się jakiś szacunek, skoro nasi reprezentanci te projekty przygotowali, procedowali na wczesnym etapie, to szacunek by wymagał, żeby puścić się dalej i niech posłowie rozstrzygają. Ale chciałbym wiedzieć, jak ten dylemat polityczno-prawny rozstrzygnął w głosowaniu i chciałbym zobaczyć, kto był za, kto był przeciw. A takie wstrzymywanie projektów to jest brzydka praktyka, która mi się bardzo nie podoba niestety. Moim marzeniem oczywiście byłoby, żeby te ustawy indywidualne się zamieniły w ustawy o charakterze systemowym, no ale wiem, że od lat nie ma wiatru dla metropolii i podejrzewam, że tego wiatru dla metropolii korzystnego przez kilka kolejnych lat jeszcze nie będzie, w związku z czym to są tylko moje pobożne życzenia. No i tu postawię kropkę, bo niczego sympatycznego nie znalazłem na ten zimowy, nieprzyjemny i sztormowy w Gdańsku okres czasu. Dziękuję Ci bardzo za wypowiedź. Myślę, że wszyscy tutaj możemy się podpisać pod tymi postulatami oczywiście. Cóż, nie przedłużając, przejdźmy do tematu głównego naszego odcinka, jakim jest oczywiście projekt zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i kilku również innych ustaw związanych z systemem planowania i zagospodarowania przestrzennego. Poproszę pana profesora Łukasza Mikułę o włączenie prezentacji. Zaraz przejdziemy do... Szanowni Państwo, zostałem poproszony, żeby kilka zdań wprowadzenia przygotować. Od razu zaznaczam, że jest to mój w pewnym sensie autorski wybór tych zagadnień, które uważam za najbardziej istotne w tej nowelizacji, tylko proszę o sygnał, że widać na całym ekranie. Widać. Prezentacja świetnie. Nie jestem ani autorem, ani konsultantem ministerialnym tej ustawy. Nie jestem w żaden sposób zainteresowany jej po prostu krytyką dla krytyki, ale trzeba przyznać, że
trochę zostaliśmy zaskoczeni ostatniego dnia zeszłego roku tym projektem. Podpisane pismo przewodnie gdzieś tam po południu 31 grudnia, kiedy raczej wszyscy o jakiejś pewnie zabawie sylwestrowej myślą, ale tak jak trochę już zapomnieliśmy, że te prace się toczą, tak nagle dostaliśmy ten dokument w wersji, która no, przybrała już charakter projektu ustawy z projektami także rozporządzeń bardzo istotnymi dołączonymi. I dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji albo czasu, żeby zapoznać się z zawartością, takie krótkie resume, które myślę, że też może posłużyć później dla zogniskowania kilku wątków naszej rozmowy. Te główne zmiany dotyczą oczywiście planowania lokalnego przede wszystkim, planowania na poziomie gminy i przede wszystkim jakby dwóch elementów tego planowania, czyli z jednej strony dokumentu planowania ogólnego dla gminy, a z drugiej strony decyzji o warunkach zabudowy. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, powiedzmy, że pozostają póki co najbardziej stabilnym elementem z tej triady, która składa się tak naprawdę na ten zestaw podstawowych instrumentów planowania gminnego, aczkolwiek też pewne tutaj interesujące elementy nam się pojawią. Tak więc pierwsza i chyba najważniejsza zmiana systemowa to jest zastąpienie dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, czyli aktu, jak to się mówi, prawa wewnętrznego, kierownictwa wewnętrznego, definitywnie nie aktu prawa miejscowego, zastąpienie go przez plan ogólny gminy, powrót w pewnym sensie do rozwiązań, które istniały w ustawach planistycznych przed 1994 rokiem, a które miały jeszcze swoje życie pozagrobowe do 2003 roku, kiedy to zostały plany ogólne jednym cięciem wyeliminowane właśnie również w Sylwestra 31 grudnia, ale 2003 roku. Powracamy do tej idei aktu prawa miejscowego, który obejmuje całość gminy, który nawet w kategoriach ogólnych, ale każdemu jej fragmentowi nadaje jakiś kierunek przeznaczenia, tak to byśmy nazwali, który to kierunek jest w pewnym sensie wiążący prawnie. Dlaczego stawiam to w pewnym sensie, to o tym jeszcze za chwilę. Tak więc to jest pierwsza zmiana, która jest dość kluczowa. Z niej też wynika kilka innych. Wydaje się, że dosyć istotne ograniczenia pojawią się przy okazji decyzji o warunkach zabudowy. Ona w systemie zostaje, ale dostaje trzy ważne ograniczenia, które nazwałem czasowym, przestrzennym i merytorycznym. Czasowe oznacza, że zamiast swojej bezterminowości będzie ważna tylko przez 3 lata. Tylko aż, trudno powiedzieć, na pewno dzisiaj sytuacja, w której jest ona wydawana bezterminowo i w której sporządzając dzisiaj plany miejscowe, musimy w jakiś sposób uwzględniać wszystkie WZ-ki wydane od 2003 roku, żeby sprawdzić, jak się nasz projekt planu miejscowego ma do tych wydanych WZ-ek. Ten nawis jest czymś bardzo kłopotliwym i wprowadzenie jednak nawet poprzez okresy przejściowe tego, że część tych starych WZ-ek będzie de facto wygaszona, nowe WZ-ki też będą tylko na czas określony wydawane i jest dosyć ciekawym, wydaje się, krokiem w dobrym kierunku. To wydawanie WZ-ek doznaje też ograniczenia przestrzennego. Ma być ona wydawana tylko na tak zwanych obszarach uzupełnienia zabudowy, przy czym z treści rozporządzeń, projektów rozporządzeń wynika, że nie jest to zupełnie dowolna delimitacja, którą gmina może przeprowadzić i jest obwarowana pewnymi warunkami związanymi no właśnie w pewnym sensie ze zwartością czy z strukturą aktualnie istniejącej zabudowy. Trzecia ważna rzecz, merytoryczne powiązanie WZ-ek z planem ogólnym pod względem funkcji, na jakich są wydawane. To wszystko składa się na dość istotne ograniczenie jednak tych chyba najbardziej kłopotliwych i najbardziej agresywnych wniosków o warunki zabudowy, które dotyczą terenów, które w studium gminy są najczęściej wyłączone z zabudowy albo przeznaczone pod jakiś określony typ mieszkaniówki jednorodzinnej, a pojawiają się decyzje, które chciałyby tam zlokalizować, na przykład zabudowę wysoką wielorodzinną. W sytuacji powiązania WZ-ek z planem ogólnym, w sytuacji wskazania, że są wydawane tylko na obszarach uzupełnienia zabudowy, te najbardziej problematyczne
przypadki być może zostaną wyeliminowane. Trzecim takim dosyć istotnym elementem są zmiany w specustawie mieszkaniowej, która została już przywołana przez doktora Pancewicza. Hasło Lex Developer też ono się często pojawia. Jest to bardzo ciekawe w ogóle pod kątem techniki legislacyjnej, ponieważ ta ustawa jest w całości prawie, że każdy jej element zmieniony, ale zostaje jako odrębna ustawa, łącznie z tytułem. Ten tytuł się zmienia na taki, którego nie jestem w stanie Państwu powtórzyć. Tam jest coś o inwestycjach głównych i towarzyszących, więc w ogóle znika ten element mieszkaniowy. Znikają właściwie wszystkie dotychczas przypisanej procedury. Pojawia się nowy instrument, który ma być podstawowym elementem, czy podstawowym instrumentem właśnie współpracy, wydaje się, samorządu z inwestorami prywatnymi, czyli zintegrowany plan inwestycyjny. W bardzo dużym uproszczeniu można nazwać go planem miejscowym na wniosek inwestora i związanym jednocześnie z pewnymi jego zobowiązaniami, także jeśli chodzi o realizację celów publicznych. To jest bardzo ciekawy instrument, pewnie wymaga jeszcze głębszej analizy, ale on w pewnym sensie odpowiada na różne oczekiwania, żeby taki instrument w miarę zorganizowanej, równorzędnej współpracy inwestora i samorządu, ale taki, przy którym ostateczna decyzja co do tego, co i jak może być zbudowane, jednak pozostaje we władztwie planistycznym gminy, i jest to niewątpliwie pewna rewolucja. Jeżeli to miałoby zastąpić bardzo niedoskonałe instrumenty dotychczasowej specustawy mieszkaniowej albo bardzo już też naciągane czasami partycypacje tak zwane inwestycyjne z ustawy o drogach publicznych, to byłaby również bardzo ciekawa zmiana. Te pozostałe zmiany troszeczkę są pokłosiem pewnych tych zmian, o których już mówiłem. W planie ogólnym pojawić się ma możliwość wprowadzania standardów dostępności infrastruktury społecznej. Do tej pory paradoksalnie te standardy były tylko przypisane specustawie mieszkaniowej. W nowej wersji ma to się rozszerzyć na planowanie w ogóle poprzez właśnie możliwość wprowadzenia tego do planu ogólnego. Rozporządzenia, które się pojawiają jako projekty na razie do nowelizacji ustawy, one też próbują rozwiązać i ustandaryzować kilka procedur, które pojawiły się już w 2015 roku w ustawie planistycznej, chociażby kwestie wyznaczania obszarów o tak zwanej zwartej i wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, czy sporządzenia bilansu chłonności terenów, bilansu zapotrzebowania na nowe tereny. Te algorytmy są dość skomplikowane i pewnie dzisiaj ich szczegółów nie będziemy poruszać, ale sam fakt, żeby wprowadzić jakieś standardy, żeby nie było totalnej dowolności pomiędzy gminami, jest generalnie, wydaje mi się, godny tutaj pozytywnego skomentowania. Wreszcie ostatnia ze zmian, które uważam za istotne, to konsultacje społeczne, cały nowy rozdział o konsultacjach społecznych dokumentów planistycznych, który de facto zastępuje nam etap wyłożenia do publicznego wglądu dokumentu planistycznego. Rozdział o konsultacjach jest wzorowany na podobnym rozdziale w ustawie o rewitalizacji, natomiast to, co jest istotne, to jest właśnie przełożenie na procedurę sporządzania planu miejscowego, mianowicie z procedury sporządzania planu miejscowego jest póki co wyeliminowany przepis, który w dużej mierze stanowi podstawę do konieczności ponawiania procedury wyłożenia do publicznego wglądu, jeżeli wprowadziliśmy jakieś zmiany w dokumencie planistycznym, co skutkowało czasami, że niektóre plany były po 4-5 razy wykładane. Tu się wydaje, że ten wymóg w jakiś sposób znika, jest konieczność co najwyżej ponownego uzgodnienia z organami administracji publicznej, natomiast konsultacje wygląda na to, że przeprowadza się tylko raz. Zobaczymy, jak zostanie to finalnie, o ile ta ustawa w ogóle wejdzie w życie, zapisane. Na koniec tego przeglądu nie powiedziałem o rejestrze urbanistycznym, o pewnych kwestiach związanych z danymi przestrzennymi, to sobie może zostawmy na bok. Problemy i wątpliwości na pewno się pojawiają wokół tej ustawy, będą duże dyskusje. Trochę ona się rozmija nam albo nie widzi za bardzo tego, co zostało dokonane przez inne ministerstwo i związane jest z reformą planowania strategicznego, próbą włączenia planowania przestrzennego w planowanie strategiczne, z wprowadzeniem ponadlokalnych strategii rozwoju. Plan ogólny jest takim trochę nie do końca zdefiniowanym
aktem, bo raz jest definiowany jako akt prawa miejscowego, ale w innym miejscu wskazuje się, że jest to akt, który nie kształtuje sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości. Widać w tym myślenie o potencjalnych skutkach finansowych takiego dokumentu, ale czy taki sposób zapisu jest zgodny z intencjami autorów i czy on będzie przede wszystkim zgodnie z tymi intencjami interpretowany w orzecznictwie chociażby, no tu duże znaki zapytania. Można się zastanawiać, na ile w ogóle sens jest pozostawiania specustawy mieszkaniowej w obiegu prawnym, skoro ona jest zmieniona, no właściwie mam wrażenie w 90%, dlaczego tych przepisów o zintegrowanym planie inwestycyjnym nie można włączyć do ustawy głównej planistycznej. Ja tu rozumiem pewną pragmatykę i politykę. Myślę, że nie warto się upierać, jeżeli przepisy byłyby dobre, natomiast no, sam fakt jest też znaczący. Kilka innych też rzeczy moglibyśmy się zastanawiać, czy to dobrze, że te standardy dostępności infrastruktury mają być fakultatywne, a nie obligatoryjne, bo to znowu oznacza nam funkcjonowanie różnych systemów planowania w różnych gminach tak naprawdę. Jedna stworzy standardy bardzo ostre, inna będzie tutaj totalnie podchodzić do tego liberalnie. To nie jest dobre rozwiązanie. Ale największym być może problemem jest problem nie w samym prawie, tylko w praktyce, na ile taki system, bo to jest rewolucja mimo wszystko, mimo że to jest formalnie nowelizacja istniejącej ustawy, a nie zapowiadana zupełnie nowa regulacja, na ile możliwość jest, żeby w 3 lata tak naprawdę, jeżeli się prace legislacyjne by skończyły pod koniec tego roku, na ile w 3 lata uda się wdrożyć ten system, na ile mamy możliwości, żeby 2,5 tysiąca gmin sporządziło swoje plany ogólne, uchwaliło je. To jest duże wyzwanie i to jest też jednak ciekawa rzecz, bo wiemy, że może się pojawić nagle znowu w kolejnego Sylwestra sytuacja, w której ileś gmin będzie zablokowanych planistycznie, bo przepisy przejściowe zakładają, że jeżeli się z planem ogólnym nie zdąży, to wówczas nie można ani uchwalać nowych planów miejscowych, ani nie można też wydawać decyzji o warunkach zabudowy. Ale być może dla niektórych gmin to dobrze, żeby troszeczkę się w swoich różnych politykach powstrzymały, bo wiemy, że praktyka jest różna. Tyle z mojej strony tego wprowadzenia. Oddaję w takim razie głos prowadzącemu ponownie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poprosiłbym o wyłączenie prezentacji, żebyśmy znów się wszyscy widzieli. I cóż, mam takie zasadnicze pytanie do w zasadzie każdego z Państwa. Jak Państwo w ogóle oceniają projekt tej zmiany? Jakie Państwo widzą szanse, ale też jakie zagrożenia projekt tej zmiany może nieść? Może zaczniemy znów od Pani dr Anny Fogel. Ja od razu Państwu powiem, że kiedyś sobie obiecałam, że nie będę czytać żadnego kolejnego projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dopóki nie będzie po drugim czytaniu, no ale tak się złożyło, że choćby z racji działalności zawodowej i naukowej przeczytałam. Ja boję się mieć złudną nadzieję, to znaczy to, co jest absolutnie konieczne, to zrobienie po prostu porządku wreszcie z decyzjami o warunkach zabudowy. To, co mówił pan profesor, to, co mówił pan doktor Pancewicz, są miejsca, są działki, dla których tych decyzji o warunkach zabudowy jest kilkanaście całkowicie sprzecznych. One się nawarstwiają. Cóż z tego, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że ta decyzja nie rodzi żadnych praw do terenu, że liczy się później ten, kto pierwszy skonsumuje. Jak wszyscy wiemy, że tak naprawdę przekłada się to na gigantyczne roszczenia odszkodowawcze. I jest to całkowicie nieracjonalny z punktu widzenia gminy no balast, bo wiąże ręce przy rozsądnym zagospodarowaniu. Więc ja myślę, że pewne minimum, do którego naprawdę trzeba wreszcie dążyć, to, żeby utraciły ważność niekonsumowane przez długi okres decyzje o warunkach zabudowy, no bo ostatnio chociażby no, w bardzo zabytkowym terenie analizowaliśmy sytuację, gdzie jest no, absolutnie, można powiedzieć, skandaliczna decyzja o warunkach zabudowy, ale zgodna z przepisami, wydana 13 lat temu. Więc tak naprawdę, drogi inwestorze, no cóż się dzieje, że to od 13 lat nie chcesz wśród tych zabytków tego molocha postawić, no ale to jest ciągle trzymanie samorządu w szachu. Więc myślę, że no nikt, kto patrzy systemowo, to już nawet nie jest kwestia idei, tylko po prostu pewnej racjonalności systemu planowania przestrzennego, nikt, kto patrzy na to zagadnienie systemowo,
nie jest w stanie podnieść żadnego argumentu, który przekonałby nas przeciwko. Oczywiście gdzieś z tyłu będziemy za chwilę słyszeli, że to niekonstytucyjne, że to wyzucie z prawa własności, że przecież to ugruntowane orzecznictwo sądów dotyczące spadku wartości gruntu. No ale przy tej konstrukcji dania inwestorom czasu, że jeżeli chcą, to niech owąż decyzję o warunkach zabudowy skonsumują, jak najbardziej powinno zakończyć tego typu dyskusje. Zresztą wszystkim przeciwnikom ograniczenia decyzji o warunkach zabudowy ja zawsze przypominam ustawę wiatrakową. No przecież mieliśmy sytuację, kiedy nie tylko decyzje o warunkach zabudowy, ale i pozwolenia na budowę tak naprawdę zostały wygaszone i no, ku mojemu ogromnemu zdumieniu żadnego gigantycznego larum nie podniesiono. Więc jeśli chodzi o decyzję o warunkach zabudowy, jestem jak najbardziej całym sercem za tymi zmianami. Natomiast ja powiem panom i państwu paradoksalnie, że ja nie jestem do końca aż tak zauroczona tą koncepcją planu ogólnego. To znaczy rzeczywiście ten brak związku pomiędzy pewnymi kierunkami rozwoju a decyzjami o warunkach zabudowy był bardzo niedobry dla przestrzeni. Ale z drugiej strony, kiedy patrzę na tę konstrukcję planu ogólnego, taki trochę plan ogólny niemiecki, to bardzo ginie w nim cała sfera kształtowania ładu przestrzennego. Tak naprawdę tam nie ma miejsca na ochronę zabytków, które nie są objęte formami ochrony zabytków, bo tylko formy i ewidencje się uwzględnia. Tak, panie doktorze, naprawdę, myśmy to przeanalizowali. Nie da się wprowadzić chociażby ram dla stref ochrony konserwatorskiej w tak ujętym planie ogólnym. Giną nam kierunki rozwoju tej takiej, nazwijmy to, miękkiej, zielonej infrastruktury. I byłoby to małym problemem, gdyby było obowiązkowe jakieś opracowanie strategiczne, no takie jak chociażby strategia rozwoju gminy. Natomiast ona jest przecież fakultatywna, więc my będziemy mieli cały szereg dokumentów, tak, opracowania ekofizjograficzne, opracowania transportowe, opracowania takie, inne i jeszcze kolejne, ale nie będzie klamry, która by to spinała. Ja myślę, że my jednak powinniśmy się zastanowić i popatrzeć na to, co się dzieje chociażby w Niderlandach. Co prawda oni to swoje zintegrowanie planowania przestrzennego już procedują chyba 8 rok i jeszcze nie osiągnęli sukcesu. No ale chociażby taka koncepcja struktur wizji, jaka jest w Niderlandach, jest dużo bardziej spinająca tą klamrę przestrzenną. Więc mam taki pewien niepokój co do planu ogólnego. No a z punktu widzenia prawnego jak najbardziej tu się zgadzam z panem profesorem, że no to właściwie będzie takie znowu nie wiadomo co z punktu widzenia osadzenia w hierarchii aktów prawnych. Niby akt prawa miejscowego, no ale poza decyzją o warunkach zabudowy wprost jest powiedziane, że nie stanowiący podstawy wydawania innych decyzji, a więc nie wiem, wiążący pozwolenia konserwatorskie, decyzję środowiskową, no młyn na wodę oczywiście licznych opracowań naukowych, ale no znowu będziemy mieli pewien chaos w usystematyzowaniu tych aktów. Cóż jeszcze bym mogła dodać? Myślę, że bardzo dobrze, że kolejny raz ustawodawca mierzy się z kwestią partycypacji w kosztach urbanizacji. To jest naprawdę od wielu lat postulowany kierunek. I paradoksalnie powiem, że myślę, że chyba dobrze, że te ramy ustawy, tej lex developer, jak to mówimy, one zostały. My się przecież tej ustawy bardzo baliśmy. No ona przy przyznaniu samorządom prawa odmowy wydania tej uchwały zaczyna całkiem dobrze funkcjonować, więc myślę, że tu też to pociągnięcie tych możliwości lokalizacji inwestycji przy zwiększeniu kosztów partycypacji w kosztach urbanizacji jest kierunkiem dobrym. No cóż mogę powiedzieć, ja tak jak mówię, ja po prostu boję się mieć nadzieję. Bardzo bym chciała, żeby przynajmniej ten jeden, jedyny przepis pozostał. Decyzje o warunkach zabudowy, co do których nie wydano pozwolenia na budowę, nie wiem, do 2027 roku tracą moc i byłabym przeszczęśliwa. Dziękuję.
Dziękujemy również. Cóż, mam pytanie do panów teraz. Czy któryś z panów chciałby odnieść się do tego, co pani doktor powiedziała? Tak? No, może w nawiązaniu, bo myślę, że tutaj nie będzie między nami żadnego sporu, że chyba nikt z nas nie zapłacze za WZ-ką w obecnym kształcie. Bo to jest instrument znacząco dezintegrujący przestrzeń w gminach. Kiedyś od jednego z doświadczonych samorządowców usłyszałem, że nie ma prawidłowych WZ. Każda WZ-ka jest, można było się, by się przyczepić. Wierzę w pana doktora Szlachetkę, wierzę w panią mecenas Fogel, panią doktor Fogel. Każdy byśmy coś znaleźli. Jest to instrument dysfunkcyjny i to, na co zwracają uwagę organizacje samorządowe, niestety z ogromnym potencjałem korupcyjnym. W związku z czym niestety w takim kształcie WZ-kę trzeba ograniczyć albo wyeliminować. Tylko jeżeli wejdziemy w plan ogólny, mający charakter aktu prawa miejscowego, to wystawiamy pięknie piłkę dla wojewody, który pod względem formalnym będzie całkowicie inaczej spoglądał na plan ogólny jako akt prawa miejscowego niż na studium, które ma charakter dokumentu wewnętrznego. Studium w obecnym kształcie jest dokumentem strategicznym, kierunkowym. Natomiast akt prawa miejscowego z całym ciężarem i bagażem doświadczeń orzeczniczych związanych z wymogami wokół aktów prawa miejscowego nie będzie zadaniem łatwym. I co więcej, tutaj po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z jednym istotnym mankamentem całego systemu prawodawstwa lokalnego. Akty prawa miejscowego można wyeliminować z obrotu prawnego, można stwierdzić ich nieważność w każdym momencie po ich podjęciu. Nie mamy okresu, po upływie którego wyeliminowanie takiego aktu nie byłoby możliwe. I zaczniemy sobie zadawać pytanie, jakie będą konsekwencje dla stwierdzenia nieważności planu ogólnego dla wydanych decyzji o warunkach zabudowy na jego podstawie. Jaka będzie konsekwencja dla późniejszych planów szczegółowych, które będą nam się pojawiały. Więc to, co jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem, to to, że ustawodawca powrócił do tematu reformy planowania przestrzennego, bo trochę podobnie jak pani dr Fogel, w którymś momencie powiedziałem sobie, dobra, odpuśćmy czytanie kolejnych projektów, bo to jest strata czasu. Z bardzo ambitnego projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego zeszliśmy do nowelizacji. Niestety nowelizacji, bo ta maniera nowelizacji zamiast uchwalenia nowej ustawy niestety cały czas nam towarzyszy. I tutaj te skutki finansowe tej ustawy, to jest element, którego ja się bardzo mocno obawiam. Czy rzeczywiście gminy w tej sytuacji finansowej, w której się znajdą, będą w stanie wygenerować środki na przygotowanie organizacyjne, przygotowanie tych wszystkich dokumentów, przygotowanie się do tak istotnej reformy planistycznej, czy jednak upływ tych terminów, o których pan profesor Mikuła wspominał, nie sprawi, że w wielu mniejszych gminach po prostu proces planowania przestrzennego zostanie zahamowany na skutek upływu terminów przejściowych i braku dostosowania regulacji planistycznych. To może w tym momencie tyle, pozostawiając pole dla pozostałych panelistów. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana doktora Łukasza Pancewicza. Panie doktorze, jak pan zapatruje się na te regulacje? Jakie pan widzi szanse oraz jakie zagrożenia? Powiem szczerze, że trochę podchodzę jakby pani doktor Fogel, czyli chciałbym mieć nadzieję, ale niestety wiem, jak wygląda praktyka legislacyjna. Trochę tutaj w międzyczasie żartując z kolegami, prawnikami, praktykami, legislatorami, niestety bardzo często jest tak, że cykl reform planistycznych wygląda tak, że odrzucamy dorobek poprzedników, zaczynamy wielkimi ambicjami reformy systemowej, będziemy mieli kodeks, no ale potem ta cała nadzieja, para i wysiłek zaczynają się rozmywać na drobne. Mówimy o reformie systemowej, potem mówimy o nowelizacji, na sam koniec robimy jakieś punktowe zmiany. I nie jest to tylko przypadłość obecnego rządu. Możemy sobie przypomnieć, jak została uchwalona tak zwana mała nowela, bo z ostatnim rzutem na taśmę, zanim rządy PO zostały zastąpione przez obecną władzę, wprowadzono bilansowanie jako właściwie, można powiedzieć, zmianę, która przeszła z ustawą o rewitalizacji. Bardzo ważna zmiana systemu planowania. No i też dużo takich małych, pragmatycznych kroków było wprowadzane lub próby takich zmian systemowych były wprowadzane. I w pewnym sensie na przykład świetne rozwiązania, które są teraz, mają zastąpić specustawę, chociaż moim zdaniem też jest, to jest nie tylko ciekawe ze względu na ruch legislacyjny, ale także taki trochę PR-owy, bo mamy właściwie ustawę, która została tak negatywnie oceniona, że ona
nie została zatarta, tylko nie została wyeliminowana w nowej, tylko właściwie zostają wymienione jej komponenty, ale na co zostają wymienione? Na świetną propozycję chyba jeszcze autorstwa Michała Leszczyńskiego, która kiedyś jeszcze była proponowana jako tak zwana ustawa inwestycyjna. Bo to ona tak naprawdę wprowadzała propozycję umowy urbanistycznej, tego całego procesu negocjacyjnego, właśnie powiązania z planem i właściwie stanowiła taką jaskółkę myślenia bardzo takiego nowoczesnego urbanistyki operacyjnej. Ona dopiero teraz gdzieś tam odkopana wraca właściwie prawie verbatim tej noweli. Ale nie chcę tutaj mówić o dygresjach, chcę powiedzieć o ważnych rzeczach. Moim zdaniem bardzo ciekawym rozwiązaniem, chociaż kontrowersyjnym, jest ta rola planu ogólnego. Mi się wydaje, że wszyscy tutaj trochę zapominamy o jednej ważnej rzeczy. Dlaczego w ogóle ta hybryda się pojawia? To jest nie tylko kwestia skutków finansowych i próby uniknięcia ich, ale plan ogólny ma też być w pewnym sensie, z tego co rozumiem, takim dokumentem koordynującym planowanie przestrzenne i trochę dającym szansę na taki reset dla części z gmin. Bo zastąpienie studium dokumentem, który właściwie jest taką hybrydą, z jednej strony koordynuje wykonanie planów miejscowych, decyzji o planach zabudowy, standardów urbanistycznych, ale nie powoduje skutków prawnych, może pozwolić dla części z nich, które mają jeszcze taką szansę manewru, oczywiście w pięknej teorii, bo wiemy też, jak działa polskie orzecznictwo, być może na pewną korektę popełnionych działań. Tylko że z jednej strony tak sobie myślę, że to byłoby fajne. Okej, no to powiedzmy resetujemy studium, wycofujemy się z części terenów, które na przykład są nad podażą terenów inwestycyjnych, o czym zresztą mówią wszystkie raporty. Ostatnio raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego o kosztach rozlanego miasta i część gmin dostaje drugie życie. No ale z drugiej strony też pytanie jest, czy to tak naprawdę rozwiązuje problem, bo problem jest taki, że o ile część samorządów prowadziła swoją politykę przestrzenną odpowiedzialnie, to powiedzmy sobie szczerze, część samorządów, bo władztwo planistyczne spoczywa na samorządach, prowadziła w sposób, no powiedzmy sobie delikatnie, bardzo liberalny, niechlujnie traktując po prostu realne uwarunkowania swojego rozwoju i agresywnie po prostu rywalizując na powierzchnię terenów inwestycyjnych. Klasyczny motyw gminy zlokalizowane w wianku suburbanizacyjnym obszarów metropolitalnych, gdzie w ogóle nie liczono się z kosztami urbanizacji i odpowiedzialnością za to, co się będzie działo, tylko po prostu zamieniano bezwartościowy, w cudzysłowie, grunt rolny nagle na grube miliony jednym machnięciem pędzla urbanisty. I szczerze mówiąc, taka reforma w tych gminach, które są najbardziej spsute, niestety obawiam się i tam jeszcze, gdzie poszły za tym plany miejscowe, nie pomoże. I to odczuwam pewien niedosyt. No i z tym planem ogólnym, bo właściwie sama konstrukcja systemu jest nawet dosyć sprytna, muszę powiedzieć. I jest to dosyć logiczny i spójny system, ale faktycznie będzie obciążony bardzo dużym ryzykiem związanym po pierwsze z konwersją studium na plan ogólny i po drugie właśnie wszystkimi tymi problemami, których już wspomnieli moi przedmówcy, czyli rola planu aktu prawa miejscowego, właściwie ta hybrydowa forma, która od razu się stanie moim zdaniem celem ataków takich przez sąd administracyjny, żeby podważyć tą hybrydowość i wzmocnić po prostu odpowiedzialność tego aktu i po prostu domagać się odszkodowań od gmin, które będą chciały drgnąć i wycofać się z części tych terenów. No i przede wszystkim też o czym mówimy tutaj, czyli obawa samorządów finansowa, praktyczna z przejściem na nowy system. Być może zamiast planu ogólnego warto było pomyśleć może o zmianie charakteru studium. Ale w samym planie ogólnym jest parę fajnych rzeczy pozaszywanych, czyli właściwie na przykład możliwość ustalania standardów urbanistycznych. Faktycznie minusem jest ich fakultatywność w odniesieniu do infrastruktury społecznej, chociaż też rozumiem, skąd to się bierze. No, gminy są różne, ich możliwość realizacji tej infrastruktury jest różna. Chociaż z drugiej strony, porównując z tym, co mówiłem, przy otwarciu też narzędzi operacyjnych typu umowa urbanistyczna, można było wyobrazić sobie, że gminy mogą fajnie kombinować, na przykład narzucić taki standard, a później wymagać umową urbanistyczną realizację infrastruktury przez inwestorów prywatnych. No, to kreatywność jest ograniczona właściwie możliwościami intelektualnymi, ale też prawnymi. I wiadomo, że gminy będą unikały takich trudnych tematów, które mogą narazić je na skutki finansowe i prawne. Więc to na pewno jest taki trochę, można by powiedzieć, obosieczna broń. Dużym plusem jest ograniczenie do wycetek. To jest po prostu plaga, która niszczy nasz system i ograniczenie ich przestrzennie, czasowo, no byłoby naprawdę dużą rzeczą. Jeśli cokolwiek miałoby przetrwać z tej reformy, nie wiem, dobra, studium,
z wyznaczeniem obszaru stosowania decyzji o warunkach zabudowy, to byłby już duży sukces i myślę, że jakaś dobra rola, czy dobry ruch w kierunku naprawy systemu, który jest obecnie dysfunkcyjny. On po prostu tak naprawdę uprzywiłuje pewną wąską grupę właścicieli nieruchomości i deweloperów kosztem właściwie bardzo wielu mieszkańców gmin i to jest chyba dosyć duży problem, że ten system niby w zapisach ustawy ma ochronę ładu przestrzennego, środowiska i wszystkie szczytne hasła, ale w praktyce działa no, bardzo mocno nie pozwalając na odpowiedzialne prowadzenie tych polityk, nawet przez samorządy, które po prostu podchodzą do swojej polityki przestrzennej racjonalnie. Także to są na pewno dosyć duże plusy, czego bym się bał, no to próby rozmontowania tego ostrza reformy przez środowiska, które z tego korzystają, którym zależy na utrzymanie status quo. No i przede wszystkim też bałbym się tego realnych wymagań związanych z wdrożeniem tej reformy. Bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest potężne wymaganie, to jest potężne działanie infrastrukturalne, które musimy uruchomić kosztowo, ale także jeśli mówimy o personelu. Ja pamiętam przez krótki moment współpracy z ministerstwem jako doradca przy jednym z iteracji po prostu rozmów o reformie, w ramach tego zespołu padła dyskusja o tym, czy w ogóle powinniśmy zacząć szkolić urbanistów, którzy będą w stanie tą reformę wdrożyć. Mówię tylko o urbanistach, mówię o gminach, które muszą nagle przeznaczyć środki, przygotować się na to, przeanalizować to wszystko prawnie i przeprowadzić to w niezwykle krótkim czasie. A wszyscy znamy lekcje 2003-2004, wyeliminowanie z obrotu prawnego planów ogólnych, ogromny chaos, który został zakryty po prostu decyzją o karach za zabudowę. I to się na to nałożyło otwarcie nas na globalne rynki nieruchomościowe i uruchomienie boomu inwestycyjnego i wiemy, czym to się skończyło. Więc obawiam się, że jeśli nie zaczniemy myśleć o tej infrastrukturze wdrożenia reformy, poza utrzymaniem kluczowych elementów, no to możemy naprawdę mieć bardzo duży kłopot wywołany. Tym niemniej uważam póki co, że dużo z tych założeń, przypomnijmy sobie jeszcze jedną rzecz, mówimy tu o prekonsultacjach, czyli to nawet nie są jeszcze konsultacje reformy, tylko pierwsze położenie na stół projektu, który oczywiście ma dużo mankamentów, jeśli chodzi o technikę legislacyjną, zapisy prawne, on ma no, bardzo dużo tutaj rzeczy, które należałoby wyprostować, oczywiście te miny, o których wspomnieliśmy i to są niewątpliwie rzeczy. Jeszcze dodam jedną ważną rzecz, faktycznie tutaj na reformę planowania trochę nakłada się bałagan z reformą, o których wspomniała pani dr Fogel, czyli stosowania strategii i wzmocnienia jej wymiaru przestrzennego, bo ideą też planu ogólnego było to, żeby go trochę odchudzić i usprawnić, czyli żeby nie tworzyć wielkiego elaboratu studium z uwarunkowaniami, gdzie w dużym samorządzie to potrafiła być, nie wiem, cała kadencja, Gdańsk przygotowawstwo jest studium 4 lata, no Łódź 7 i tak dalej. To jest po prostu długo, długo praca w połogu, żeby cokolwiek powstało i przeniesienie części tych uwarunkowań do części strategicznej. Tylko, że oczywiście to budzi wielkie pytania, czy z gminy przygotowując fakultatywnie swoje strategie, naprawdę odrobią swoją pracę domową. Czy na przykład model funkcjonalno-przestrzenny, teraz mamy na deskach kreślarskich takie opracowania, faktycznie w dobry sposób pewne założenia polityki przestrzennej przedstawi. Czyli jeśli oczywiście należy patrzeć na najgorsze możliwe scenariusze, będzie to przygotowała niewykwalifikowany podmiot, firma, gdzie byli to ludzie, którzy nigdy nie zajmowali się wymiarem przestrzennym, no to mogą istotne elementy, chociażby na przykład uwarunkowania dziedzictwa, ochrony dziedzictwa kulturowego pominąć. Chociaż szybko doczytałem, tam w ustawie jest mowa o tym, żeby faktycznie te uwarunkowania w ustaleniach planu ogólnego uwzględniać, ale do końca nie jest powiedziane, no, jak to będzie doprecyzowane, więc faktycznie mogą tu wystąpić pewne luki, które oczywiście trzeba było zaszyć. Jeszcze raz podkreślę, konwersja planu ogólnego 1:1 z czegoś, co było studium, jak aktem prawa wewnętrznego kierownictwa gminy do planu miejscowego ze skutkami prawnymi, ugotuje nas, to po prostu zafiksuje na podaż terenów inwestycyjnych. I tutaj musimy pomyśleć o jakimś sprytnym rozwiązaniu, które pomogłoby nam uniknąć po prostu zabetonowania tego, co niestety jest teraz rysowane w studia, które jeszcze nie gryzie, ale niestety dla wielu gmin jest tam wrysowane bardzo dużo terenów inwestycyjnych, które w ogóle się nie zabudują, a mają jakąś taką papierową, spekulacyjną wartość. Jeśli to zostanie uzbrojone prawem miejscowym, takim, które jeszcze dodatkowo powoduje skutki związane z nieruchomościami czy korzystaniem z prawa własności, no to jesteśmy załatwieni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I poproszę jeszcze Jakuba o krótkie podsumowanie naszych ustaleń. Dziękuję serdecznie.
no jestem postawiony w trudnej roli, bo po czterech tego typu wystąpieniach, wypowiedziach powiedzieć coś dodatkowego, konstruktywnego to jest nie lada sztuka. Na szczęście moderator na Messengerze przyszedł mi z pomocą, przed sukursji napisał, podsumowujemy, bo czas się kończy, w związku z powyższym moja rola została zredefiniowana. Ja tylko sobie pozwolę może kilka refleksji ogólnej natury, podsumowując właśnie spotkanie. Brałem udział w Kongresie Polityki Miejskiej w zeszłym roku, w czerwcu i tam ministerstwo prezentowało założenia pod reformę. Byłem bardziej sceptyczny. Gdy zobaczyłem ten dokument, to nie ukrywam, że miałem uśmiech na twarzy, bo zmiana pomiędzy założeniami a tym projektem poddanym pod prekonsultację jest zauważalna i w mojej ocenie zmiana idzie w dobrym kierunku. Ja zresztą podobnie jak pani doktor Fogel i pan mecenas Kiełbus również zastrzegłem sobie w pewnym momencie, że ja już nie będę śledził legislacji na bieżąco, ale któregoś razu, dwa tygodnie temu napisałem doktora Pancewicza na Messengerze i napisał mi, że właśnie śledzi projekt ustawy. Ja napisałem się, zapytałem się, czy się nie boi. On powiedział, że się nie boi, więc też podniosłem przyłbicę i półtorej tygodnia temu odczytałem projekt ustawy i rzeczywiście trochę morale mi się podniosły, bo w mojej ocenie na kodeks to chyba nie ma szans. Znaczy, przy tej sprawności funkcjonowania władzy, przy tych zasadach tworzenia polityk publicznych, przy tej jakości legislacji, to może lepiej nie róbmy kodeksów, bo z tego nic dobrego nie wyjdzie. Może rzeczywiście lepiej zrobić nowelizację ustawy a la chirurgiczne cięcie, precyzyjnie wyłapać problemy, dylematy, bolączki, wyciąć, wprowadzić nowy mechanizm i czekać na lepsze czasy, aż wreszcie jakość legislacji się poprawi. W warstwie diagnostycznej wydaje mi się, że ta ustawa trafia w punkt. Znaczy ona stara się wyeliminować to, co w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest zdecydowanie wadliwe. Czy jej się to udaje w 100%? Pewnie nie, ale ja to traktuję jako kolejny punkt dyskusji na temat tego, jak się nowelizacja powinna zachowywać, a jak powinna wyglądać i funkcjonować. I jak już mówię, ja widzę w tej ustawie progres. Może w kilku kwestiach jeszcze szczegółowych się tylko tak szybciutko już kończąc wypowiedź opowiem. Mianowicie na pewno rozwiązania prawne, legislacyjne idą w kierunku wzmocnienia spójności w systemie aktów polityki przestrzennej i to jest odczuwalne chociażby w postaci sformułowania nie niezgodny, niesprzeczny, ale zgodny właśnie pomiędzy różnymi aktami planowania przestrzennego, co jest ważne, postulat aktu prawa miejscowego został zrealizowany i wprawdzie nie studium, ale plan ogólny będzie miał charakter tego typu właśnie i będzie prawem powszechnie obowiązującym. Nie wiem, czy jest sens tworzenia planu ogólnego, szczerze mówiąc, czy nie lepiej zrobić lifting studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Już każdy do tej nazwy przywykł, do roli przywykł, więc być może warto studium odchudzić od warstwę diagnostyczną, no bo i tak przecież robimy diagnozę pod strategię rozwoju gminy. Być może warto zmodyfikować nieco procedury jego sporządzania. Być może warto zmodyfikować upoważnienie ustawowe do wydawania studiów uwarunkowań i przy normatywnym charakterze, przy charakterze aktu prawa miejscowego studium w mojej ocenie mogłoby śmiało pełnić funkcję planu ogólnego. A więc na pewno zmiany jakieś tak, czy akurat plan ogólny, czy może lifting studium, nie byłbym taki pewien. Cieszę się, że prawodawca chce zrobić porządek z WZ-ką, bo to już jest legendarna, mitologiczna WZ-ka w zasadzie. Natomiast tam w komentarzach na Facebooku, już nie będę ich przywoływał, jest też parę bardzo celnych i trafnych uwag co do projektu ustawy, a więc wszystkim naszym odbiorcom tam polecam lekturę, bo być może właśnie o te postulaty warto byłoby wzmocnić projektowaną regulację, bo są niedoskonałości. No i chyba tyle w takim razie, bo już jest po dziewiątej, a moderator wysyła mi ciągle wiadomości, żebym kończył, w związku z czym pożegnam się z Państwem, czując zawód, że zostałem tak mocno zreglamentowany. Dziękuję uprzejmie za uwagę w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci również za wypowiedź. Tutaj oczywiście nie chodziło o reglamentację, natomiast staramy się trzymać w tych ramach czasowych i z tego też powodu muszę przeprosić naszych widzów, bo widzę, że tutaj dyskusja rozgorzała na dobre na naszym Facebooku. Niestety nie będziemy w stanie wszystkich tych uwag i pytań przytoczyć w ramach naszego spotkania. Natomiast mam gorącą prośbę naszych ekspertów. Proszę Państwa, jeśli Państwo mogliby w wolnym czasie, czy to po dzisiejszym spotkaniu, czy może jutro, również odnieść się do tej dyskusji i wejść tutaj w jakąś wymianę zdań z naszymi widzami, będziemy bardzo zobligowani. Cóż,
Jest faktycznie już po 9, dlatego chciałbym Państwu serdecznie podziękować za udział czynny oraz bierny w ramach drugiego odcinka naszego studia samorządowego. Przypomnę tylko, że była z nami pani doktor Anna Fogel, był z nami również pan profesor Łukasz Mikuła. Dziękuję. Był z nami również pan mecenas Maciej Kiełbus oraz pan doktor Łukasz Pancewicz, a także już doktor Jakub Szlachetko, już który się niestety odłączył od naszego spotkania. Ja z kolei nazywam się Kamil Odzacki i serdecznie dziękuję Państwu za bycie z nami dzisiejszego wieczora. Dziękuję i do zobaczenia.